Dzień dobry. Dzisiaj powiem Wam o pierwszym kolorowym programie w Polsce. Pierwszym kolorowym spektaklem był realizowany przy użyciu jednej kamery telewizyjnej i na, nadany na żywo monodram o szkodliwości paleniu tytoniu w reżyserii Jerzego Antczaka z Tadeuszem Fijewskim w roli głównej. Spektakl ten wyemitowano drugie, 22 lipca 1971 roku. Roku z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. Oficjalną inaugurację telewizja kolorowa miała 6 grudnia 1971 roku, gdy co dzień w, kolor w kolorze nada nadawano transmisję z obrad 6 zjazdu PZPR. No dobrze. Ja, stary i zmęczony, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Do widzenia i życzę miłego dnia.